Witam Was bardzo serdecznie, że to jest kolejna część z gry Prison Architect. Zapraszam Was serdecznie na obejrzenie tego materiału. A my budujemy kuchnię. Kuchenka lub umywa. Ja bym powiem, macie aż tyle miejsc. Mi się mieści ten, tu bym miał wejście. No, z tym do podawania mi się. Zostały. Pyk, pyk. Dobra. Kuchenka, lodówka, umywaczka. Lecie lodowe. No to zrobimy. A to już ten trzy. A i tutaj już mamy personel odrzym. Dobrze, zobaczmy, stołówka, kuchnia, jest pomieszczenie tymczasowe, coś zaraz będzie, zobaczmy jeszcze tutaj. Właśnie, bo ten też coś wymaga. Łóżko i dalej. Nie telewizor, ten leta. Tak?
Jeszcze nie ten czas sobie wymagam. Toalety. I ławki. To by było chyba wszystko, jeśli o to chodzi. Trzeba tych ludzków załatwić, ale ja muszę bronić do peczy. Będzie tu dostała przypompownia. Taki elektryczny kondensator. Musi wstać kondensator. Musi być włącznik zasilania. Będzie tak. Dobra, rury to jeszcze nie są do ciągania. Idą mi na prysków. Tutaj idą do kimblitu. Idą do kimblitu. Masz jeszcze kibel. To będzie umywanie. A może. Prąd. Okay. I się tam też i tam. No to też ja mi się pewnie tu w kuchni przyda przy tym wszystkim. Dobrze. Dobrze. Myślę, że główka kuchni jest przynajmniej dwóch strażników będzie i dwóch kucharzy. Personel. Raz. Muszę ci kucharze są drodzy. Za 3 godziny, czy ja się wyrobię, żeby wybudować tą celę tymczasową? Może. No właśnie, ja bym chciał... O, podłogę właśnie. Płytki chodnikowe wybudować.
Dobra, i to dajemy na wysoki priorytet. I proszę budować w takim razie. Tak. No panowie, bo zaraz więźniowie przybywają. Już tam są gdzieś na końcu tej tam kolejki. Teoretycznie. Są. Pierwsi nasi więźniowie. Busy jadą. No pięknie. No i dostałeś. O, panowie więźniowie przybyli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ja nie mam na nich miejsca wcale. Przed chwilą je wybudował, teraz je każe demontować. Styk. To ja mam muszki na bieżące, żeby mnie nie się stać.
Aha, no dobrze, super, że mamy dron w ogóle. Przeniesiemy do tutaj. Jeszcze dwa kondensatory, proszę. Czekaj, aż oni się wezmą do tej ściany w kąt. Dobrze, ci pogotuję. Tam ten ściany żyd przytargać. Nie, to się okazuje, że tu jednak ten prawy chórzek może być. No liczę. W jakich stanach mogą być piętrowe łóżki? Nic nie chodzi w wyjściu. Ale sypialna, tak? Wyjadać. Nie, to nie ma co robić. Znaczy na razie nie można przyjmować więcej więźniów, bo mi się nie pomieszczą i co to będzie. Do zdemontowania te łóżka pani. Harmonogramu
Nie wiem, zasuwają z tym jedzeniem, patrz. Czy te sale już są sprawne? Pomieszczenie otoczone ścianami i drzwiami. Białe ściany, drzwi jedne, białe ściany. No i już miałem swoje sale i pięć. Mam jeszcze pięć łóżek piętrowych, więc tak. A nie mogę wybudować go tam. Czekający na umieszczenie w istatce, panie, no Jesus. No, już jest sześć łóżek. Ile? No, cztery osoby, jeden kibel, no może. To chociaż 3 na 3, wiecie, te pomieszczenia. Żeby mi się naciskali. Wiesz, teraz te ściany zamontowe. Nie, nie ma sensu. Drzwi. Dziesięciu więźniów ma swoje miejsce, a... No tak, pole. Woda też zaraz będzie. I robimy pomieszczenia. Który jest? Nazywany salon sypialny, ale i tak jest jeszcze za mało tej sali sypialnej. No dobrze, czyli po prostu nie mówię, są za mało. Ja powiem tak, mało miejsca, skończyło mi się miejsce. Dajmy 6000 na więcej miejsca. Przyjechał materiał.
Jeden więzień oczekuje. Czekam wszystkich więźniów. No to jest idealne. Idę wszystkich wykarmić. Opieki lekarskiej wymaga pani, a to na razie ich nie mieszczę, a to dopiero o opiece lekarskiej mówić. A co potrzebna? No. Izolacja? Nie, izolacja to zamknięte otoczenie, to może być jeden ten. Tak będzie, ale... Chodzi mi... Nie socjalny. Tylko... Psychiatryczny gabinet, a nie ma tych. Oddział medyczny. Nie mam żadnego pojęcia, ale może wy macie, dowiecie się o tym. A z tym choć, jeśli będziecie tego chcieli, jeśli nie zobaczę pod tym odcinkiem komentarze, że chcecie więcej, to takie odcinki się pojawią, więc komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam i zobaczę, a na razie cześć, pa pa.